Debata Polskiego Radia 24. Dzień dobry Państwu, przy mikrofonie Jerzy Jachowicz. Zwykle w sobotę po 24 lutego, w każdą sobotę ze swoimi gośćmi rozmawiamy o sytuacji na Ukrainie. I tak będzie dziś. A naszymi ekspertami są pan profesor Daniel Boćkowski, historyk, specjalista do spraw bezpieczeństwa międzynarodowego, Uniwersytet Białostocki. Dzień dobry panu. Dzień dobry, kłaniam się. Profesor Mieczysław Ryba, historyk, Katolicki Uniwersytet Lubelski. Dzień dobry. Dzień dobry. I pan profesor Jacek Reginia-Zacharski, politolog, Uniwersytet Łódzki. Witam pana, panie profesorze. Ja witam, dzień dobry. Tradycyjnie zaczniemy od zarysu sytuacji na froncie 80. dnia wojny, agresji na Ukrainę, którą zaprezentuje nam profesor Daniel Boćkowski. Jeśli ma pan ochotę, panie profesorze, od razu możemy zacząć jakieś także poboczne wątki, a później ja się włączę z pytaniami. Bardzo proszę. Dziękuję bardzo. Nie ma sprawy. Wątków jest bardzo dużo. Znaczy front, mamy dwa fronty właściwie. Mamy front typowo wojenny i mamy front polityczny, ponieważ to są kwestie tych pomysłów na szybkie włączenie tutaj akurat Zaporoża, Chersonia, pomysły na temat przyspieszenia, nie bawienia się w żadne jakieś tam, prawda, referenda ludowe i tak dalej. Z tym się łączy nagle kwestia południowej Osetii i kwestie też natowskie, które pewnie będą do omówienia. Natomiast na froncie jest bardzo ciekawie, przynajmniej na froncie północnym, północno-wschodnim, dlatego że wygląda na to, że Rosjanom ofensywa północno-wschodnia kompletnie nie wychodzi. I tutaj widać wyraźnie, że Ukraińcy bardzo skutecznie odepchnęli siły rosyjskie z tego kierunku charkowskiego. Częściowo wyparli je na granicę i właściwie chyba będzie to kolejne miejsce, z którego Rosjanie chcąc nie chcąc będą musieli się wycofać. Bardzo niebezpieczne miejsce ze względu na dostawy sprzętu tego nowoczesnego, który już jest na froncie ukraińskim, dlatego że jeśli ofensywa ukraińska będzie postępować, to ona dojdzie do drogi, która prowadzi z kolei do kierunku natarcia Izium, tego drugiego z najważniejszych po kierunku donieckim, i będzie można dosyć skutecznie przy pomocy właśnie tych najnowszych haubic i tego wszystkiego, co dostarczono, ostrzeliwać tą kluczową drogę, niszcząc rosyjskie transporty, samemu będąc często poza zasięgiem rosyjskiej artylerii. I to jest taki bardzo wrażliwy obszar, który będzie nam w tym najbliższym czasie się rozwijał. Natomiast ja tylko jedno zdanie, panie profesorze, jedno zdanie dla słuchaczy, żeby mieli wyobrażenie, jak skuteczne są te haubice dostarczone przez Amerykę, haubice M7 i 3-7. One mają celność, proszę sobie wyobrazić, mówię do słuchaczy, z dokładnością od 1 do 2 metrów na odległość 25 kilometrów. W związku z tym no, popieram właśnie tę opinię, którą przed chwilą pan profesor wygłosił. Proszę bardzo. Tak, szczególnie, że tam mamy do czynienia jeszcze z taką sprawą, iż Amerykanie dorzucili sporo radarów artyleryjskich do, powiedzmy, tego działania kontrbateryjnego. Do tego mamy poza też kanadyjskie haubice i kanadyjską amunicję. Mamy tą amunicję Excalibur, która jest do zasięgu do nawet 40 kilometrów, więc są takie miejsca, gdzie Rosjanie nie będą mieli możliwości nawiązania kontaktu ogniowego, a będą pod dokładnym przykryciem ukraińskim. Jeżeli rzeczywiście uda się Ukrainie dotrzeć w zasięgu strzału do tej linii transportu na Izium, no to skomplikuje mi się ta sytuacja. W Donbasie ten walec powoli się parowy rosyjski trzeszczy, piszczy, ale idzie do przodu. Rubiżne i Popasna są w zasadzie pod kontrolą rosyjską, ale
Ukraińcy się wycofali, dlatego że to jest jeden z wielu obszarów umocnionych, naprawdę umocnionych, którymi się bronią. Rosjanom brakuje tam dalej koncepcji, co robić. Są problemy logistyczne, są problemy ze sprzętem, są problemy z ludźmi. Na południu bez przerwy, prawda, można, jak kiedyś, prawda, mówiło się, Westerplatte się broni, to dzisiaj możemy po raz kolejny mówić, że Azovstal nadal się broni i odgryza. Wokół Cherzonia natarcie było ukraińskie skuteczne, potem wycofali się, tam znowu przychodziło to z rąk do rąk, dlatego widać, że Rosjanie nie bawią się już w jakieś symbole i najnormalniej w świecie kombinują, żeby oficjalnie próbować włączyć te obszary do Rosji. I tutaj pojawia się właśnie bardzo ciekawa kwestia z jednej strony Mołdawii, z drugiej oczywiście Wyspy Węży i tego konfliktu, który tam cały czas jest, ale przede wszystkim tego ogłoszenia nagle referendum w południowej Osetii, co jeszcze nam bardziej komplikuje sytuację, nie mówiąc już oczywiście o Turcji, o Finlandii, o NATO i wielu innych kwestiach. W największym bardzo, bardzo, bardzo dziękuję. Turcję rzeczywiście zostawimy sobie jako osobny wątek i stanowisko Turcji wobec zgłoszenia chęci przez Finlandię i Szwecję przystąpienia do NATO. A teraz chciałbym pana profesora Mieczysława Rybę poprosić o swoje uwagi. I chciałbym pana jako historyka i potroszę przecież politologa, żeby pan zinterpretował to zdanie, które wydaje mi się jest no jakimś uzasadnieniem tak wielkiego udziału Stanów Zjednoczonych w tej wojnie, a brzmi ono tak: koszt walki nie jest niski, ale koszt poddania się byłby znacznie wyższy i dlatego trzeba trwać. Właściwie i dlatego trzeba walczyć, można powiedzieć. Bardzo proszę. To ten koszt Ameryki jednak realnie nie jest wysoki, bo nie zginął żaden żołnierz amerykański. Proszę zwrócić uwagę, te aktywności amerykańskie, które znamy z ostatnich lat, chociażby w Iraku czy w Afganistanie, one były na o wiele większą skalę, były zaangażowaniem żołnierzy amerykańskich i były nieskuteczne. Natomiast, tak jak opisał zresztą pan profesor przed chwilą, stosunkowo niskim kosztem, bo to jest tylko koszt sprzętu, oczywiście nowoczesnego, ale efekt jest niespółmierny, to znaczy jest ogromny sukces jak na tą armię i przy braku zaangażowania bezpośredniego któregokolwiek z państw natowskich. W tym względzie Amerykanie rzeczywiście cały czas mają nadzieję i tam chyba to rośnie, że tę wojnę tutaj mogą domknąć i mogą ją wygrać. A kiedy sobie to spiszemy na polityczne aspekty, bo przecież wojna jest tylko, jak się mówi, jednym z elementów prowadzenia polityki, no to sam fakt akcesji, czy powiedzmy ogłoszenia, że Finlandia i Szwecja chcą wejść do NATO, no to kiedy popatrzymy na mapę, kiedy popatrzymy na położenie Rosji, na takich miast jak Petersburg, regionów jak Kaliningrad, no to rzeczywiście dla Rosji staje się taką geopolityczną małą katastrofą, bo przecież do tej pory to były kraje, tak jak mówiliśmy, neutralne, czy w jakiś sposób wyłączone z tego systemu natowskiego. Oczywiście Rosjanie, to też trzeba dodać, w tej chwili ogłaszają pewien rodzaj wojny takiej długotrwałej i bardzo wiążą współczesną wojnę z tą symboliką Wielkiej Wojny Ojczyźnianej, to przemówienie Putina dokładnie tak brzmiało, no po to, by to, co jest dla nich święte, to, co dla nich jest symboliczne, przenieść w prosty sposób na współczesną wojnę z Ameryką, współczesną wojnę z Zachodem.
No ale tych sukcesów mimo wszystko nie widać i no tu oczywiście myśmy, no, może się na marginesie mogę dwa słowa powiedzieć, był błąd z naszej strony, że ta prowokacja ambasadora rosyjskiego w Warszawie się udała. No bo ta symbolika, że świat zachodni jest faszystowski, bo pluje w domyśle, czy pozwala pluć na pamięć żołnierzy świętych wojny ojczyźnianej, bo tak tam jest to czytane, no to jest jakiś taki mały kierunkowy element takiej małej porażki z naszej strony, którą wykorzystano propagandowo po to, żeby rzeczywiście spinać całą z tą symboliką i mobilizować ludzi do długotrwałej wojny, nie już z samą Ukrainą, ale z całym światem Zachodu, w szczególności z Ameryką. Ale proszę zwrócić uwagę, to jest 80. dzień, a Rosjanie z tą potencjalnie o wiele, wiele słabszą Ukrainą na żadnym z frontów, ale nie mówię o frontach wojennych, ale różnych innych, no nie odnoszą sukcesów. No trudno powiedzieć, że wygrywali propagandową, trudno powiedzieć, żeby zdobywali jakichś sojuszników kolejnych, a żeby w jakiś sposób geopolitycznie poprawiali swoje położenie. Bo tak jak mówię, te ruchy, które pojawiły się w Helsinkach czy w Sztokholmie, jasno pokazują, że dla Rosjan to jest kolejny gigantyczny problem, który powoduje, że z punktu widzenia militarnego, geopolitycznego są odsuwani na wschód. To tak na początek tylko. Bardzo, bardzo dziękuję. Teraz poproszę pana profesora Jacka Reginię Zacharskiego. Ja się zastanawiam, czy to ten cytat z Bidena, który przypomniałem, powiedziany sprzed chyba 3 dni, on się dotyczy jakby przede wszystkim chyba wysiłku narodu ukraińskiego. Jakby to jest... Może nie w takiej pełnej formie powiedziane, ale obejmuje zarówno wysiłki Stanów Zjednoczonych i to, o czym pan profesor Mieczysław Ryba mówił, ale tu także chodzi o postawę Ukraińców, że te koszta są ogromne i dlatego trzeba trwać. To jest jedna kwestia, a druga to chciałbym od razu po tej wypowiedzi, którą pan ma już przygotowaną ewentualnie do tego, co do tej pory padło. Chciałbym, żeby pan od razu odniósł się, jeśli można prosić, o ten wątek chęci przystąpienia, nagłego chęci przystąpienia Osetii do Federacji Rosyjskiej, przeprowadzenia referendum wśród obywateli Osetii, wśród mieszkańców Osetii, bo przecież wiemy, że Osetia Południowa tak naprawdę i tak jest w całkowitym podporządkowaniu Rosji i Rosja tam ma we wszystkim decydujący głos i właściwie jest niemal już taką częścią Rosji. Tu chodzi, o co właściwie chodzi? O jakiś chwyt propagandowy, o włączenie, możliwość mobilizacji młodych ludzi mieszkających w Osetii i włączenie ich do wojsk Federacji Rosyjskiej. Nie wiem. Pan profesor Reginia Zacharski. Oczywiście ten cytat, który pan przywołał, można i należy umieścić w kontekście bezpośrednio związanym z narodem ukraińskim, z Ukrainą, z bezpośrednią walką o przetrwanie narodowe i państwowe niepodległej Ukrainy. To nie ulega wątpliwości. Natomiast to sformułowanie w mojej ocenie równie mocno, a być może nawet mocniej z perspektywy Stanów Zjednoczonych, kieruje nas w obszar takiego, niech będzie geostrategicznego czy geopolitycznego rozdania, bo gdybyśmy chcieli zadać sobie pytanie, co by było, gdyby Ukraina została połknięta, załóżmy w ciągu tych pierwszych 2-3 dni przez Federację Rosyjską, oczywiście konsekwencją dalszą byłby
Myślę jednak, szybki powrót do business as usual. Dzisiaj ta formuła jest praktycznie całkowicie odrzucana z Unią Europejską i w efekcie wykształciłby się taki, niech będzie, model architektury stosunków międzynarodowych, architektury bezpieczeństwa, który z perspektywy Stanów Zjednoczonych byłby skrajnie niekorzystny. To też, no, nie wiem, czy naszą intencją jest wchodzenie na tak rozległe oceany, ale ja bym zaryzykował takie przypuszczenie, że gdzieś od schyłku pierwszej dekady bieżącego stulecia w takiej światowej geopolityce trudno powiedzieć, że zapanował dryf, natomiast na pewno ona się rozchwiała, jeżeli chodzi o pomysły na to, jak ten świat będzie skonstruowany. I gdybyśmy wrócili chociażby do roku 21, wówczas bardzo silnym wątkiem, eksponowanym też przez politykę amerykańską, był, powiedzmy, taki, no trudno powiedzieć, reset z Rosją, chociaż myślę, że i w tym kierunku moglibyśmy jakoś tam nawet pójść. Natomiast bez wątpienia przeniesienie tego akcentu na Indo-Pacyfik, czyli taki, powiedzmy, pivot pacyficzny 2.0, tak? On był bardzo mocno, bardzo silnie eksponowany. Tam oczywiście pojawiały się różne koncepcje ułożenia relacji z Rosją i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. 24 lutego zmienił to absolutnie, w związku z czym jesteśmy teraz tak naprawdę na etapie, no niech będzie, konstruowania pewnej wizji geopolitycznej i w którym kierunku ma to iść. Z tej perspektywy powrót Stanów Zjednoczonych do Europy wydaje mi się tutaj już niekwestionowany i on będzie trwały, zresztą to widać. Zatem ten cytat z Bidena, ja bym go umieszczał w takim właśnie bardzo, bardzo szerokim, w istocie globalnym kontekście, bo jest to tak naprawdę rywalizacja o przyszłość świata i w dużo dalszej perspektywie jednak mimo wszystko rywalizacja o pozycję Stanów Zjednoczonych, ale szeroko zachodniej, szeroko rozumianej takiej zachodniej hemisfery, czy w ogóle relacji transatlantyckich w przyszłej architekturze światowej, czy właściwie w architekturze światowej, która teraz się jakoś tam kształtuje, wykuwa. Do tego wątku związanego z Osetią, ja bym powiedział tak, no od pewnego czasu bardzo tak, no nie bardzo wyraźnie, ale eksponowany wątek właśnie dotyczy kwestii Azji Centralnej. W ogóle wzmożenie dyplomatyczne też jest bardzo widoczne. Ja bym chciał chociażby zwrócić również uwagę na aktywność naszą, czyli Rzeczypospolitej Polskiej na tym kierunku. Oczywiście to nie jest być może format taki wiodący, niemniej jednak Rosja na tym terenie, czy w kontekście tego obszaru, potrzebuje sukcesu. Takim sukcesem oczywiście miałoby być szybkie zajęcie Ukrainy. Wówczas ta strefa z perspektywy rosyjskiej szalenie istotna, ona byłaby stosunkowo łatwa do opanowania. Tak się nie dzieje i z wielu stolic, chociażby niedawno mieliśmy Kazachstan, mamy dosyć interesujące doniesienia czy informacje, również oparte o pewne badania społeczne z Kazachstanu, ale również wypowiedzi chociażby otoczenia prezydenta Tokajewa, że tak naprawdę ta, no niech będzie, prorosyjskość, ona jest bardzo mocno kwestionowana i takich miejsc moglibyśmy znaleźć dosyć dużo. Tutaj mamy bardzo ciekawe stanowisko Armenii i tak dalej, i tak dalej. Można by to mnożyć. W związku z czym ja bym powiedział tak, z perspektywy takiej twardej, z perspektywy twardych faktów, taka czy inna decyzja Osetii, czy referendum, czy brak tego referendum, jakikolwiek ruch, w istocie niewiele zmienia. Natomiast w tej warstwie informacyjnej jest to przynajmniej pozór pewnego sukcesu, pewnego osiągnięcia, które być może z perspektywy, ja bym właśnie zakładał, z perspektywy rosyjskiej ma służyć temu, że ta sytuacja niejako się zbalansuje, bo tutaj chyba nikt nie ma wątpliwości co do tego, że no, mieszkańcy Osetii Południowej, władze, które tam no, niejako rządzą, one wykonują tak naprawdę polecenia Kremla i wynik tego referendum, właściwie on już został zapisany, czy on, myślę, że już go znamy, zanim to referendum zostanie jakoś tam policzone. W związku z czym tutaj nie ulega wątpliwości, że jest to taka toporna jednak informacyjna zagrywka. Czy ona będzie skuteczna, prawdę powiedziawszy, wątpię, dlatego że w Azji Centralnej chyba, raczej nie ulega wątpliwości, że świadomość
świadomość tego, czym jest Osetia Południowa, czy możemy to rozszerzyć. Ja bym wcale nie wykluczał, że lada chwila będziemy mieli podobny ruch w Abchazji. W związku z czym, czy to będzie skuteczne narzędzie, prawdę powiedziawszy, wątpiłem. Ten element, no niech będzie poszerzenia bazy rekrutacyjnej, on wydaje mi się też dosyć mocno wątpliwy, chociaż z drugiej strony też ostatni tydzień, ostatnie dwa tygodnie one obfitują w takie informacje, z których wynika, no, czy można by przypuszczać, że normalnie plan ogłoszenia mobilizacji zahaczającej o tereny rosyjsko-etniczne czy etnicznie rosyjskie byłoby mocno bardzo niepopularne w Federacji Rosyjskiej i niewykluczone, że Kremlowi przysporzyłoby nowych kłopotów. Zatem tego bym nie wykluczał, aczkolwiek to też jest dosyć ryzykowna strategia. Bardzo dziękuję. Chciałbym wrócić jeszcze chwilę do pana profesora Mieczysława Ryby. Chciałbym zapytać, czy pan, panie profesorze, zgadza się z tym rozszerzeniem tego powiedzenia, tego cytatu Joe Bidena, to z jednej strony. I chciałbym, żeby pan pociągnął ten wątek, jeśli można prosić, bo dla wszystkich słuchaczy taki skrót myślowy może nie wystarczy do tego, żeby uznać, że ta próba złożenia kwiatów na pomniku wdzięczności, czy tam na grobach żołnierzy radzieckich w Warszawie, olbrzymim placu liczącym kilkanaście hektarów, na której stoi widoczny dla każdego przejeżdżającego tą arterią Żwirki i Wigury Warszawy ten pomnik widziany z daleka. Dlaczego on był prowokacją? I o ile dobrze pamiętam, chyba była taka charakterystyczna dla Rosji także reakcja, mianowicie oblanie czerwoną farbą muru polskiej ambasady w Moskwie. Jeszcze raz pan profesor Mieczysław Ryba. I jednocześnie chciałbym, panie profesorze, zapytać pana, bo pan tutaj ma największą chyba z nas orientację, sprawy roli Polski w tym wszystkim, co teraz aktualnie się dzieje. Aktualnie, czyli w ostatnich dwóch tygodniach. Bardzo proszę. Myślę, że wypowiedzi Bidena trzeba też łączyć z tymi wypowiedzią, która miała miejsce w Warszawie na Placu Zamkowym. Mianowicie on tam kreślił te zmagania amerykańskie, czy w ogóle świata Zachodu, nie tylko z Rosją, ale z tymi despocjami w ogóle, czyli myśląc o Eurazji w szerokim tego słowa znaczeniu. I tu rzeczywiście ta batalia się szykuje wieloletnia z punktu widzenia Ameryki. W taki sposób to widział. Natomiast tutaj, no oczywiście, proszę zwrócić uwagę, prowokacyjne oczywiście były zachowania tego ambasadora. Też nie wiemy do końca i są duże wątpliwości co do prawda, osoby, która oblała go tą farbą i czy tej organizacji, do której ona należy. I tu jest ileś pytań, ale przede wszystkim kwestia jest znana Fundacja Otwarty Dialog. Dokładnie. I ona się wpisywała zupełnie w takie konteksty poprzednich działań na gruncie polskim, które bynajmniej nie można zdefiniować jako, nie wiem, skrajnie antyrosyjskie czy coś w tym rodzaju, a wręcz przeciwnie. Natomiast tutaj no, to było widać też w sensie takim wizerunkowym, jak on się zachowywał, jak to sprzedawano w Rosji. I musimy też wiedzieć, że no, są pewne punkty takie tożsamościowe poszczególnych państw. Czyli jeśli na przykład takim elementem tożsamościowym w zakresie historycznym Izraela jest Holokaust i każdy, kto jakkolwiek by pamięć ofiar Holokaustu podważał lub w ogóle jakkolwiek wprowadzał na poziom dyskusyjny albo, no nie wiem, coś tutaj przy okazji cmentarzy tych ludzi albo miejsc pamięci w jakikolwiek sposób rysę jakąś prowadził, no to wywołuje to absolutne oburzenie i zjednoczenie narodu, no to będzie politycznie bardzo podzielonego, jeśli mówimy o Izraelu. To daje to jako
tło. Natomiast Rosjanie też w sensie takim religijnym, to przecież to nie jest naród bardzo wierzący czy prawosławny jak, tak bardzo jak za czasów carskich, ma takie właśnie zbudowane i w czasach Sowietów i po Sowietach taki punkt historyczny, to jest wielka wojna ojczyźniana i wszystko to, co jakkolwiek mi albo jakkolwiek burzy tą ofiarę i tą wielką wyzwoleńczą, jak oni twierdzą, wojnę przeciwko faszyzmowi, jest rzeczą niedopuszczalną i mobilizuje opinię publiczną, a taka mobilizacja jest Putinowi potrzebna. Wiadomo z jakiego powodu, ponieważ ta wojna nie idzie po jego myśli. Z drugiej strony wiemy, że ta mobilizacja jest jeszcze na zasadzie tak zwanej denazyfikacji Ukrainy i w domyśle też możliwej denazyfikacji innych krajów takich, na przykład jak Polska. No skoro w Polsce dzieją się takie rzeczy, że na cmentarzu żołnierzy Armii Czerwonej w ten sposób się plami pamięć, jak oni twierdzą, no to w związku z czym łatwo mówić, że Polska też jest do denazyfikacji i rzeczywiście ta wojna ma sens, no proszę, jak to realnie wygląda. Na naszą świętość, na nasz, w cudzysłowie oczywiście to mówię, holokaust taki tożsamościowy, ktoś podnosi rękę. I z tego punktu widzenia, no to jest niekorzystna sytuacja dla Polski. Ona, no oczywiście Polska odgrywa, tak jak wiemy, no szczególną rolę w całej tej wojnie na Ukrainie, jest z punktu widzenia Ameryki nie tylko węzłowym punktem, raz oddziałującym potężnie, moim zdaniem, i historycznie, ale i współcześnie na pewne takie wyobrażenie Zachodu Ukraińców. Myślę, że o wiele więcej Ukraińców zna język polski, a na pewno rozumie język polski niż angielski. I o wiele bardziej tu rozumieją też stosunki społeczne, kulturę niż Zachód. My oczywiście też ich z kolei rozumiemy, więc w perspektywie różnorakich projektów odbudowy Polska jest węzłowym punktem. Rosjanie też to wiedzą. W tym względzie gdzieś w tle tego wszystkiego się znaleźliśmy. No ale oczywiście to nie jest jakieś wielkie wydarzenie w całej tej wojnie, bo po stokroć, po tysiąc ważniejsze są te rzeczy, które się dzieją na frontach, które się dzieją na Ukrainie, czy na froncie północnym, czy wschodnim, ale no to jest jak gdyby taki element, bo wojna propagandowa, jak wiemy, odbywa się również i kwestia zbudowania jakiegoś morale przecież nie tak wysokiego żołnierzy rosyjskich, to jest jeden z elementów polityki Kremla. Bardzo dziękuję za to, co pan powiedział, bo rzeczywiście ta prowokacja była jakby uderzeniem, proszę zwrócić uwagę, to o czym mówił pan profesor Ryba, tego ołtarzyka bałwochwalczego, jaki Rosjanie do tej pory honorują i który jest dla nich miejscem jakby składania wszystkiego, co najcenniejsze, było głównym w gruncie rzeczy trzonem, przepraszam za tą zbitkę, było trzonem wystąpienia sprzed kilkoma dosłownie godzinami, jeśli chodzi o to wydarzenie tu w Warszawie, dosłownie kilka godzin wcześniej na Placu Czerwonym w Moskwie w czasie przemówienia z okazji kolejnej rocznicy wielkiego zwycięstwa Armii Sowieckiej nad Niemcami w czasie II wojny światowej. I wtedy to widać, jak ta prowokacja, jaki jakby szeroki zasięg miała i jakie znaczenie. Bardzo dziękuję. A teraz chciałbym wrócić do pana profesora Daniela Boćkowskiego i zapytać wprost o opinie, które ostatnio się pojawiają, między innymi w ustach szefa MSZ-u ukraińskiego. Brzmi ona tak, że Ukraina ma szansę pokonać Rosję. Pytanie moje brzmi, czy rzeczywiście jest to, czy jest to tylko taka retoryka propagandowa, czy jest coś na rzeczy, gdybyśmy zapytali, czy Ukrainę stać będzie w
w perspektywie najbliższych kilku tygodni, no bo o takiej perspektywie możemy mówić, do przejścia do ataku, do kontrataku, a później do ataku. Oczywiście pod pewnymi warunkami, jakimi to pan profesor doskonale wie. Bardzo proszę. Bardzo trudne pytanie, bo ja inaczej definiuję to zrozumienie pokonania Rosji. Moim zdaniem my widzimy pokonanie Rosji jako takie, prawda, fale, czy też ten walec ukraiński, który będzie wypychał te rosyjskie siły zbrojne, co jest mało prawdopodobne ze względu na to, że Ukraina musi się liczyć po pierwsze z tym, iż ta wojna jednak będzie znacznie dłuższa. Po drugie, wypychanie tych sił w sposób taki ofensywny, bardzo ofensywny, byłaby możliwa, gdyby odwrócić proporcje 3-1. Czego Ukraina w zasadzie nie może teraz zrobić, bo nie ma takiej po prostu ilości ludzi, których mogłaby tam rzucić. Po trzecie, zwycięstwo Ukrainy nad Rosją to jest przede wszystkim doprowadzenie do wykrwawienia się Rosji. Jednym słowem, zadanie w końcu takich strat, które spowodują to, co widzimy. Odpowiednio wysokie straty spowodowały wycofanie się Rosjan z kierunku kijowskiego i klęskę. Odpowiednio wysokie straty i skuteczność działania także tego bardzo mobilnego sprawiły, że ten kierunek charkowski prawdopodobnie kompletnie Rosjan znowu zostaje porzucony. Jeżeli odpowiednio manewrowo będą posługiwać się tym całym sprzętem amerykańskim, który dostali, i zadawać odpowiednio duże straty, to znowu być może, że odetną tą oś Izium, co spowoduje, że znowu ta czerwona plama cofnie się. I to zwycięstwo tak naprawdę to jest przede wszystkim uniemożliwienie jakichkolwiek działań ofensywnych Rosji, a później nękanie Rosji na wszelkich możliwych obszarach, tak zwiększając ilość kosztów pobytu na tym, żeby po prostu rosyjskie siły były wycofywane, żeby po prostu nie zostać niemal całkowicie sprzętowo, niekoniecznie może nawet ludzko. To jest etap bardzo ważny, szczególnie teraz, dlatego że tu jeszcze dwie rzeczy nam się nakładają. Nakłada nam się nagłe, przedziwne wystąpienie Scholza, który zaczął ogłaszać potrzebę, prawda, zawieszenia broni, co nawet w Niemczech i wśród wielu analityków niemieckich, nie tylko niemieckich, zostało z osłupieniem, stwierdzając, że zawieszenie broni teraz to jest przypieczętowanie zdobyczy rosyjskich, czas na wzmocnienie się, czas na przerzucanie środków, to kwestie znowu operacji Herzoni, operacji Zaporoże i tak dalej. Więc Ukraina nie może sobie pozwolić na to, by była mowa o jakikolwiek zawieszeniu broni, dlatego że zawieszenie broni w tym momencie oznacza dla Ukrainy przegraną operacyjną. A to jest jeszcze ważniejsze ze względu na te wszystkie rzeczy, które toczą się wokół. Czyli tutaj cała amerykańska inwestycja, te działania wspierające, to przerzucanie tego sprzętu, to, że ten sprzęt wreszcie dochodzi. Rosjanie nie kupili sobie czasu, nie zablokowali tej infrastruktury krytycznej, aby uniemożliwić dotarcie tego sprzętu. Ten sprzęt już jest. A jak już jest razem z tymi przeszkolonymi ludźmi, to właśnie jest to ten moment przełomowy. I tutaj widać, że nie udało się, co jest najciekawsze, bo po na przykład Wyspie Wężowej nie udało się, widać wyraźnie, Rosjanom zapanować w 100% nad przestrzenią powietrzną. No, tam między innymi ataki wykonywały ukraińskie myśliwce. Więc sytuacja dronów, sytuacja cała ta wojskowa jest bardzo, bardzo teraz korzystna, choć nie jest to zwycięstwo jeszcze Ukrainy, bo ten walec rosyjski ciągle działa i odbywa się to ogromnymi stratami ludzkimi, które Ukraina umiejętnie w tej propagandzie ukrywa.
Natomiast to jest ten moment, kiedy nie można się zatrzymać, żeby właśnie nie dopuścić do pomysłów takich, które zapewne przez różne kanały Rosjanie też próbują przepuścić na Zachód, tego tak zwanego zawieszenia broni, które oznaczałoby utrwalenie się Rosjan na obszarach, które zajęli. I tutaj jeszcze jest nawiązanie do tego, do tego głosowania osetyjskiego. Ja widzę troszkę inną jeszcze grę rosyjską, to znaczy Osetia jako pierwsza, później nagle może się znowu Rosjanom odwrócić i prawda Donieck, Ługańsk, do tego jeszcze próba ogłoszenia, prawda, nagle, że Zaporoże czy Herzoń będą częściami, kolejnymi republikami, prawda, które poproszą o przyłączenie do Rosji. A więc jeżeli to byłoby działanie, to być może, że jest to kolejny test dla świata, jak zareaguje na wchłonięcie Osetii. Bardzo, bardzo dziękuję. Chciałbym teraz prosić, żebyśmy dotknęli tego wątku tu wspomnianego wcześniej. Może jeszcze zanim to chciałbym może wrócić jeszcze do pana profesora Jacka Reginie Zacharskiego i tutaj mamy jedno z tych stanowisk, czy ono może być tak, jak mówi przed chwilą pan Boćkowski, jeden z sygnałów, które zainspirowany został przez Rosję, mianowicie postawa Macrona, który proponuje zakończenie konfliktu wojennego, mówiąc, że negocjacje pokojowe to po pierwsze są czymś naturalnym, jeśli chodzi o przeszłość i wszelkie działania wojenne, i żadna ze stron, która prowadzi negocjacje pokojowe, nie może czuć się przegrana, to jedno zdanie, ale zaraz za tym idzie propozycja Macrona, że przecież Ukraina może poświęcić część swojego terytorium po to, żeby zadowolić Rosję i przerwać tę wojnę. Pan profesor Jacek. No cóż, ja muszę odpowiedzieć tak, i takie głosy, one się pojawiają w miarę regularnie od samego początku tego etapu wojny i one się pojawiają no przede wszystkim i we Francji, i w Niemczech. Tu profesor Boćkowski przywoływał rzeczywiście, no nie wiem czy zaskakującą, ale rzeczywiście taką nieco bulwersującą i nie tylko nas, i nie tylko Ukraińców, i informacje, czy tam słowa kanclerza Scholza. Ja bym to umieszczał jeszcze w dodatkowym kontekście, dlatego że niech będzie państwa zachodniej Europy, tu przede wszystkim właśnie Francja i Niemcy, a właściwie Niemcy i Francja, one mają perspektywę narastającego kryzysu. Tutaj, jeżeli chodzi o wydarzenia, czy to, co się dzieje na froncie, profesor Boćkowski bardzo precyzyjnie rzecz opisał. Tutaj w ogóle kontekst Wyspy Węży, ale w ogóle też, no bo to trzeba by zerknąć na mapę, tutaj kwestie Odessy ostatnio się pojawiły, na przykład takie sugestie, że niezbędne będzie wkrótce otwarcie Odessy. To jest dosłownie też inicjatywa sprzed, no powiedzmy, kilkudziesięciu godzin. Mówienie o, i to jest Komisja Europejska, o koncepcji stworzenia specjalnych korytarzy, ażeby odblokować, no niech będzie linie komunikacyjne i pewne łańcuchy dostaw z Ukrainy. Dlaczego? Dlatego, że w kontekście tego, o czym chyba mówiliśmy dwa tygodnie temu, być może tydzień temu, to jest kwestia żywnościowa i teraz się pojawia bardzo mocno eksponowany wątek właśnie żywności. Tutaj warto by przypomnieć, że Federacja Rosyjska, ale również Ukraina, to są ogromni producenci zboża. Z wydarzeń
Wydawało się jeszcze 3-4 tygodnie temu, że pewnym, no niech będzie jakimś tam zasobem strategicznym w takim wymiarze globalnym, być może będą Indie, natomiast zjawiska suszy, które tam się pojawiły, no już dzisiaj każą przypuszczać, że raczej to rozwiązanie nie będzie skuteczne. Zatem pojawia się widmo, no powiedzmy głodu i ono przede wszystkim uderzy w Afrykę Północną, jak również mówi się o Bliskim Wschodzie i innych obszarach. W związku z czym z perspektywy oczywiście tradycyjnie Francji, ale również Republiki Federalnej Niemiec, o której jeden z moich przyjaciół powiedział, że w 2015 roku stała się ona ponownie państwem śródziemnomorskim, czy Niemcy stały się ponownie państwem śródziemnomorskim, po raz pierwszy od czasu Ottonów, to są sygnały, które rzeczywiście budzą jakieś tam kolejne wzmożenie na rzecz tego, ażeby ta wojna, te działania wojenne się zakończyły, dlatego że to już są egzystencjalne zagrożenia dla Francji, czy wyzwania może jeszcze, i Republiki Federalnej Niemiec. Ale jak powiadam, to nie jest nowy ton. Z drugiej strony mamy też ton inny, bo tutaj pan redaktor zwrócił uwagę na rzecz, która no, rzeczywiście ona się pojawia w dyskursie politycznym. Taka jest natura dyplomacji. Zawieszenie broni i później rokowania pokojowe wydają się tutaj no, wręcz naturalną jakąś konsekwencją. Tylko pytanie, co się pod tymi pojęciami kryje, bo znowu gdybyśmy popatrzyli sobie na stanowisko brytyjskie, czy to pani minister spraw zagranicznych, czy samego premiera Johnsona, tam też się pojawiają oczywiście wątki zawieszenia broni, rokowań pokojowych i tak dalej. Natomiast no, nie wiem, czy diabeł tkwi i czy on tkwi w szczegółach, dlatego że na przykład stanowisko brytyjskie, ale też nie tylko, bo stanowisko państw naszego regionu mówi o tym, że takim punktem wyjścia do zawieszenia broni jest nawet nie powrót do stanu sprzed 24 lutego, lecz do stanu sprzed 2014 roku, jeżeli chodzi o kwestie terytorialne, co rzeczywiście z perspektywy aktywności wojskowo-politycznej, o czym mówił pan profesor Boczkowski, no, raczej będzie trudne osiągnięcia. W związku z czym, jeżeli chodzi o używanie słów, tutaj myślę, że możemy wskazać pewne podobieństwa, natomiast to, co się pod nimi kryje, to już jest zupełnie istotna kwestia. I wreszcie na koniec tego wątku. Ja bym powiedział tak, że w tej, no niech będzie kwestii pewnego celu, pewnej wizji, do czego ta wojna ma prowadzić, czy co jest potężnym niebezpieczeństwem z perspektywy, ale chyba w ogóle ładu, jest ugruntowanie takich postaw, nazwijmy je epizmentowych, głównie w Europie Zachodniej, czyli generalnie ugruntowanie takiego przekonania, że istnieje gdzieś taki moment, który Rosjanie zaakceptują i należy skłonić Ukraińców do rozważenia no, takich rozwiązań, czyli innymi słowy, z czego Ukraińcy mogą zrezygnować. To są postawy, są ruchy i kierunki szalenie niebezpieczne z perspektywy no, w ogóle całej Europy, a przede wszystkim Ukrainy. Tylko że ta presja polityczna, ona może rzeczywiście się pojawiać, może narastać. Bardzo dziękuję. Teraz wrócić do pana profesora Mieczysława Ryby i zapytać go, co pan sądzi o tej postawie Erdogana, który kwestionuje możliwość wstąpienia przez Finlandię i Szwecję do NATO, podczas gdy tak powszechnie dosyć uważa się przecież, że ta agresja na Ukrainę dokonana przez Rosję wywołała pewnego rodzaju no, reakcję wielostopniową, wieloobszarową, między innymi integrację wielu państw świata cywilizowanego przeciwko Rosji, ale także jakby wobec postawy Rosji, konieczności zbudowania nowego jakiegoś układu geopolitycznego, w tym także militarnego, jako jednego z znaczników spraw bezpieczeństwa, i że to, co do czego dąży Finlandia i Szwecja, są właśnie naturalnym
tej agresji i myślenia o przyszłości w kategoriach bezpieczeństwa. I tu nagle Erdogan mówi, no nie, obydwa te państwa są przechowalnią terroryzmu. Przy czym ma na myśli tylko i głównie prawdopodobnie Kurdów, którzy w południowej Turcji jeszcze niedawno o swoją niezawisłość. Jak by pan to, panie profesorze, umieścił w tym tle obecnej sytuacji? Każdy gra o swój interes. Tu panowie profesorowie mówili o postawie Niemiec i Francji, groźnej dla Ukrainy i groźnej dla nas, nie od dzisiaj, bo tak sobie zdefiniowali interes. Natomiast Erdogan wydaje się ugrać coś na tym wstąpieniu, czy zgodzie na wstąpienie Finlandii i Szwecji. Przypomnijmy, że jego relacje z samymi Stanami Zjednoczonymi były różne i prawda, napięte stosunki przy okazji chociażby, przypomnijmy, tego kryzysu imigranckiego 2015 roku, kiedy uzyskał bardzo duże pieniądze od Unii Europejskiej w zamian za powstrzymanie tej fali imigracji. To jest polityk, który gra stosunkowo twardo i myślę, że tak jak mówiłem, chce na tym coś ugrać dla siebie, ugrać dla Turcji. Oczywiście jego definicja terroryzmu i powiedzmy postawy Kurdów, no to jest rzecz powszechnie znana i w tym sensie to wsparcie Zachodu oni definiują jako nie tyle wspieranie terroryzmu, co działanie wbrew interesowi państwa tureckiego. I to wydaje mi się jest cały problem Turcji i do rozwiązania w jakiś sposób, ale na pewno, jak to mówią, Turcja tanio tego nie sprzeda, bo jest już nauczona tej gry również w stosunku do świata zachodniego na sposób taki bardzo... Bardzo dziękuję. Chciałbym jeszcze na koniec panów dwóch pozostałych profesorów o minutę. Mamy, każdy ma dwie minuty. Każdy z panów ma na wypowiedź. Jak panowie widzą przyszłość Ukrainy w dwóch oto takich zderzeniach? Z jednej strony państwa europejskie, część państw europejskich powiedzmy, ale także w tym Polska już myśli i konstruuje, wprawdzie to wszystko jest dopiero w fazie niezwykle początkowej, ale myśli o perspektywach odbudowy Ukrainy po zakończeniu wojny, włącznie nawet do zarysowywania pewnych projektów architektonicznych, oczywiście nie konkretnych, tylko o pewnych kierunkach, czy odtwarzać, rekonstruować dawne budownictwo, które zostało zniesione z ziemi przez Rosjan, czy też budować wedle własnych nowych pomysłów, wzorów i tak dalej. To mamy jedną koncepcję, a drugą koncepcję mamy między innymi, no ona jest charakterystyczna, ale to jest myślenie dla Rosji, mianowicie szef samozwańczej Donieckiej Republiki Ludowej, niejaki Denis Puszulin zapowiedział, że on dokona przekształcenia Mariupolu z miasta w kurort. W kurort dla ludzi chcących wypocząć. Bardzo proszę, każdy z dwóch panów profesorów po półtorej minuty, do dwóch, proszę. To rozmowa o tym, czy możemy odbudowywać Ukrainę aktualnie, to jest takie dzielenie skóry na niedźwiedziu, który daleko, daleko sobie jeszcze biega. Tak naprawdę dzisiaj to musimy się zastanowić nad tym, w jaki sposób Ukraina będzie rozwiązywała te problemy relacji z Rosją, bo Rosja nie odpuści tej wojny i to nie skończy się tak łatwo. W jaki sposób Ukrainie uda się
doprowadzić do zebrania plonów, zasadzenia i zebrania plonów oraz w jaki sposób pomożemy Ukrainie przetrwać jesień, zimę i ten moment przełomowy, jeżeli chodzi o pieniądze, bo Ukraina traci nieprawdopodobne pieniądze do budżetu. A prawdopodobnie nawet jeżeli to wszystko zabiśnie w próżni, to Rosjanie nie odblokują Morza Czarnego, a więc te koncepcje tego, którędy ewentualnie ten ukraiński transport zboża, jeżeli to będzie mógł iść, będzie ważniejszy od tego, czy uda się nam cokolwiek odbudowywać. Nie mówiąc o tym, że tak naprawdę odbudowa to jest jedno, dwa, to jest zabezpieczenie całej tej granicy przyszłej z Federacją Rosyjską i z tymi obszarami Donbasu, Ługańska. Nie wiemy jeszcze, jakich jeszcze miejsc, które zostaną przez Rosjan zablokowane, bo śmiem wątpić, czy Rosjanie w jakikolwiek sposób zechcą się wycofać z tego, przynajmniej z tej części korytarza krymskiego. Tak więc owszem, no, można myśleć o inwestycjach, ale najpierw myślmy o tym, jak doprowadzić do tego, by ukraińska gospodarka nie padła. Panie profesorze, muszę powoli przerywać, bo jeszcze pan profesor drugi został, a kurort, a pana stosunek do kurortu? Znaczy, mój stosunek do kurortu? Mój stosunek do kurortu, czy jeszcze profesor Boćkowski? Ja już niczego. Jednym zdaniem. Dobra, to co mówi Puszylin, między bajki można włożyć. No bo to już nawet nie są gruszki na wierzbie, to są w ogóle jakieś dziwaczne rojenia. Natomiast szalenie istotne, ja bym tutaj jednak kwestię tej odbudowy i no niech będzie planów na rekonstrukcję Ukrainy, również proponował, żebyśmy na to zerkali w kategoriach pewnego starcia informacyjnego, dlatego że jest to istotne niezależnie od tego, kiedy te szanse i czy w ogóle one się pojawią, jak to będzie realizowane. Pewne takie, powiedziałbym, finansowo-mentalne Ukrainy z jakimiś wielkimi funduszami na Zachodzie, wydaje mi się dosyć zgrabnym posunięciem. Zresztą jest to wątek eksponowany zarówno na Zachodzie, ale również na Ukrainie. Przecież co pewien czas nawet chociażby prezydent Zełenski mówi o tym, że Ukraina będzie odbudowywana we współpracy z Zachodem i tak dalej, i tak dalej. W związku z czym odchodząc nawet od realnej perspektywy i realnych pieniędzy i realnych projektów, w tej warstwie, no niech będzie mentalno-informacyjnej, wydaje mi się to dosyć zgrabnym i istotnym posunięciem, a kurort, niech tam sobie Puszylin opowiada różne i no powiedzmy wcipy mniej lub bardziej ponure. Bardzo, bardzo dziękuję Państwu za cierpliwość, a przede wszystkim także swoim dzisiejszym gościom, którymi byli. Pan Daniel Boćkowski, dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Pan profesor Mieczysław Ryba. Dziękuję. Pan profesor Jacek Reginia-Zacharski. Bardzo dziękuję, wszystkiego dobrego.